Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj w sumie będzie krótki film, chociaż zawsze mówię, że będzie krótki, a wychodzi 20 minut. Ale dzisiaj porozmawiamy o ostrzeniu pił, można powiedzieć tarcz, pił. Kiedy to robić, jak to robić, co ja zrobiłem, jak naostrzyłem i ile kosztowało ostrzenie. Zapraszam do oglądania. Moje tarcze mają w tym momencie, jeśli chodzi o wiek, albo tyle, ile mi przepracowały, ile to będzie, z 8 miesięcy? Z 10 miesięcy, jakoś tak. I dopiero poszły... 10. Z 10, no. I dopiero poszły na pierwsze ostrzenie. Długo, niedługo, może się wydawać, że bardzo długo wytrzymały, ale to przede wszystkim dlatego, że często je wymieniamy. Tniemy wzdłuż, to przekładamy tarczę do cięcia wzdłuż, tniemy w poprzek, przekładamy tarczę do cięcia w poprzek, tniemy laminat, tarcza do laminatu i tak dalej. Nie ma czegoś takiego, że tarcza jest jedna, cały czas założona i tnie wszystko, bo rzeczywiście wtedy można by było taką piłę mocno zajechać. Oczywiście tutaj też czas wydłuża, czas ostrzenia wydłuża też jakość piły, im jest lepsza, lepszej jakości, no trudno, przez to droższa, tym macie dłużej spokój i dłużej macie ostre cięcie. Kolejna sprawa, co też jest istotne, na bieżąco czyścimy piły. Jeśli widzimy, że zaczyna się zbierać na niej już brud, żywica, jakieś przyschnięcia i tak dalej, zabrudzenia, od razu ściągamy, czyścimy i to również wydłuża żywotność. Przede wszystkim też dlatego, że ten brud, który tutaj zalega w momencie, kiedy tniecie taką piłą, on powoduje również nadmierne rozgrzewanie takiej piły, przez co po prostu ona się szybciej niszczy. Więc reasumując, im bardziej, im lepiej będziecie dbać o wasze piły, tym dłużej one będą służyć. Proste. I teraz tak, może co ostrzyłem? Ostrzyłem jedną piłę Silent Power, właśnie tą, co tutaj trzymam, czyli ona jest z bardzo drobnym zębem do cięcia w poprzek. Drugą piłą, którą ostrzyłem, jest również Silent Power, tylko tym razem z zębem takim potężnym. Jest to tarcza do cięcia wzdłuż. Takie coś. O, tutaj może sobie zobaczycie, bo czasem się pytacie, jakie to są, jakich tarcz korzystam. To jest jedna. I jeszcze druga. Widać? Widać. Oprócz tego była jeszcze ostrzona jedna tarcza z Freuda. I do tego jeszcze jakieś tam drobiazgi do zagłębiarki. Też się pytacie o te tarcze, co to za tarcza do zagłębiarki. To jest naprawdę bardzo przyzwoita tarcza do zagłębiarki. Tutaj dokładnie ten symbol. Widać? Widać. Co jeszcze można powiedzieć, zanim przejdziemy do samego ostrzenia? Warto tych pudełeczek, co wam, tych kartoników, co wam pokazałem, nie wyrzucać, tylko za każdym razem, jak ściągacie tarczę, wkładacie do osobnego opakowania. Nie dopuszczacie do tego, że tarcza ociera o tarczę, zęby ocierają o zęby. Nie róbcie takich hec, że no chyba, że macie naprawdę jakieś takie tanie, byle jakie tarcze, no to spoko. Niech one gdzieś tam wiszą na jakimś gwoździu, ale raczej jak macie takie porządne, specjalistyczne tarcze do cięcia, to trzymajcie je osobno, nie trzymajcie na jakimś tam haku, właśnie, że jedna dochodzi do drugiej, bo to również powoduje nadmierne no, niszczenie się właśnie takich tarcz. I teraz przejdźmy do faktury, ile to wszystko kosztuje. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, chyba mogę powiedzieć, że ostrze, nie? Cóż to za różnica. Ja akurat ostrze, ja jestem koło Krakowa. Koło Krakowa mamy taki dość duży, fajny zakład, nazywa się Fresbit. Oni właśnie ostrzą te
pani prezes z nich. Oni właśnie ostrzą te tarcze i jak to wygląda? Jeśli wasza tarcza nie jest tylko i wyłącznie większa niż 600 mm, czyli 60 cm, czyli to jest naprawdę już olbrzym, to cena jest dokładnie taka sama. Nieważne, czy ostrzycie tarczę z małą ilością zębów, z dużą ilością zębów, do zagłębiarki, jaki tam otwór jest montażowy, też jest nieistotne. Płacicie jedną, jedyną cenę, to jest 55 groszy od jednego zęba, cena netto. To i tak jest cena w zeszłym roku, dwa lata wcześniej, to była niższa cena, wiadomo, podwyżki jakieś tam są, ale teraz tak, jak widzicie, mam jedną, drugą, trzy duże piły i tam są trzy tarcze do zagłębiarek. I w sumie wyszło 328 zębów i suma, to jest ilość zębów, suma netto wyszła 180,4, cena brutto 220 niecałe 2 złote do zapłacenia. Czy to dużo, czy nie dużo? Wydaje mi się, że to jest i tak dużo niższa cena niż chcielibyście kupować nowe tarcze, bez sensu. W szczególności, że to są piły, które kosztują już kilkaset złotych. Jeśli tniecie, zawsze to jest rachunek ekonomiczny, prawda? Bo jeśli na przykład tniecie zawsze mokre drewno i wiecie, że na przykład coś tam może być, bo na przykład to jest jakieś drewno z rozbiórki, to na pewno nie kupujecie takich tarcz, tylko kupujecie jakieś najtańsze, jakie tylko i wyłącznie są i wtedy należy sobie przeliczyć po prostu, czy w ogóle opłaca się ostrzyć taką tarczę, czy nie lepiej oddać jej do, czy po prostu jej nie wyrzucić. I jeszcze cóż można powiedzieć, to jest oczywiście ostrzenie profesjonalne. Pamiętajcie, każda tarcza, porządna tarcza jest opisana, tak jak tutaj widzicie, ma odpowiednie kąty natarcia. Czasem jest to ząb prosty, czasem trapezowy, czasem skośny, czasem dwustronnie skośny. Czasem jest tak, że cała sekcja to na przykład jest 5 zębów, każdy jest inny. Więc nie zrobicie tego w domu. Znaczy, naostrzyć możecie, byle jak, ale żeby dobrze naostrzyć, nie zrobicie tego w domu. Możecie bardzo łatwo zepsuć taką piłę. Lepiej nie ryzykować, lepiej oddać do takiego zakładu, który robi to profesjonalnie. Praktycznie w każdym mieście są takie firmy. Jeśli u was tego nie ma, to wysyłacie kurierem. Za 2-3 dni dostajecie z powrotem. Jest to bezpieczniejsze, tańsze. Nie musicie kupować dodatkowych narzędzi do ostrzenia. Nie musicie poświęcać na to czasu. Ktoś wam to robi, wystawia fakturę. Jeszcze fakturę rozliczycie, więc to się naprawdę opłaca. A tak jak mówię, przy takim używaniu ostrożnym, nie, te tarcze się tak szybko nie tępią i naprawdę na bardzo, bardzo długo starczają. Pamiętajcie, że u mnie one tną głównie dąb, jesion, tak jak tutaj widzicie. To jest cały materiał, który tną te piły, zarówno przy samym rozkroju, później po poklejeniu, jeszcze jakieś tam formatowanie. Więc jak widzicie, w przeliczaniu jakby choćby nawet na metry tego cięcia, to 222 zł to jest całe nic. I może się to wydać oczywiście nieoczywiste, ale tutaj macie tarczkę do zagłębiarki, tutaj macie do piły formatowej i ostrzenie tej tarczki jest droższe od tej, właśnie z tego względu, że tutaj macie więcej zębów niż tu. A tak jak mówię, płacicie nie raz za rozmiar, tylko za ilość zębów. Rozmiar nie ma znaczenia. Co? Rozmiar nie ma znaczenia. Rozmiar nie ma znaczenia. I cóż, to chyba na tą chwilę wszystko. Mam nadzieję, że omówiłem to dość dobrze. Kiedy oddawać tarczę do ostrzenia? Jeśli naprawdę już widzicie, że są wyrwania albo podczas przesuwania samego materiału, ona gdzieś tam się męczy po prostu ta tarcza, no to to już jest moment, kiedy należy ją ostrzyć. Oczywiście
Im częściej ostrzycie, tym ta tarcza na krócej wam będzie starczała, z tego względu, że jednak zawsze, chociaż minimalnie, ale należy podczas ostrzenia ścieracie ten ząb, ale przy tego typu tarczach spokojnie w granicach 10 razy można ostrzyć taką tarczę, nie ma z tym problemu. Jeśli na przykład się zdarzy, że traficie na coś w materiale i jakiś ząb się uszczerbi, no to macie dwie możliwości. Albo osoba, która wam ostrzy, po prostu cały zestaw noży troszeczkę bardziej wam zeszlifuje i ta tarcza dalej się będzie nadawała do użytkowania. Jeśli się okaże na przykład, że wyrwało całkowicie ząb, no to w większych zakładach jest możliwość taka, że oni wam po prostu dolutują nowy ząb. Także dalej ta tarcza będzie wam służyła, będzie po prostu jak nowa, więc cóż można powiedzieć, reasumując, warto kupować porządne narzędzia, bo one będą na dłużej starczały, tylko należy po prostu o to wszystko dbać, zresztą tak samo jak o wszystko. Bardzo wam dziękuję, że oglądaliście ten odcinek, proszę łapkę w górę, proszę o komentarz i już widzimy się w kolejnej realizacji. Trzymajcie się, cześć!